No i dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mamy 30 kwiecień. Przyjechałem właśnie tutaj do Szymona. Kurde Szymon, no i ujęcie idealne mi zrobiłeś tej dzisiaj. No normalnie pod kamerę, jakbym był prędzej. To by była cała akcja nagrana. Cześć. I sąsiadłeś, tak? Niestety. Kurde, tutaj jest mokro, nie? A tam przedtem przechodziłeś, czy co? Czy też unosiłeś? No. Mówię, kurczę, jeszcze na raz. Przejdę. A to jeszcze tutaj widzę, że tak ze 2-3 razy. Tu jest dopiero tak bardziej sucho, nie? A masz tu jakiś ciągnik? Nie. Jadę. No i co? No i najlepszym się może zdarzyć. No akcja zajebista będzie. Jedziemy po maszyny i będziemy zaraz tutaj wyciągać Fenda 718. Pójdzie. O, Szymon, kurde, jeszcze orzeł od razu. Trochę obciążnik do góry, o właśnie. No, ale jakoś poszło, nie? No tak myślę, że będzie musiał tu zaczekać, nie? No, dwa razy będzie musiał cię przeciągnąć. Kurde, zobacz, całe schody ubrudzone. Ja pierdzielę, taki ładny traktor. No jest. Ale szkoda. Po drodze odpadnie. No na pewno. I to jeszcze pewnie w centrum ujście. Weź trochę radio wycisz, jak możesz. Nie, obczyszczam sobie. Ale to się ten, na początku to się zawsze odklei do odkładnic, nie? No. Tak, to idzie elegancko. Szymon, ile ma koni ten Fendt? 180 coś tam. 180. Tu z przodu ten, jak to się mówi, ten balast, ile to waży? Tona 800. Aha, to masz do tego, do powietrza, tak? Takie ręczny hamulec. Wiesz, ja to nie jestem obeznany w takiej marce, to wiesz, to się jestem ciekaw, jak co tutaj, nie? Aha, i tamtym wszystkim tutaj sterujesz, tak? No. Powiem ci, że z tą piątką idzie tak, to może by siódemkę pociągnął, co? Nie, to... Jak mamy lepsza ziemia, to ci pewnie czuję go, nie? To trzyma go, nie? No. To czuję. Nawet te piątki tak idealne, bo było tam 220, 40 koni, to jeszcze by mogło być trochę więcej, nie? Mhm. To masz na maksymalnym zakresie, tak, rozłożone? Tak, tak. Idzie. Aż miło. Szymon, powiedz mi, na jakim areale gospodarujecie? Ile macie hektarów? No i tak mamy gdzieś pod... Własnych? Własnych tak z 80 tysięcy, nie? Z 80 hektarów. No, tak pół mamy gdzieś tam około ze 140 może będzie już. Do orania. No. I tutaj oczywiście będzie kukurydza na kiszonkę, tak? To tak jest. Jak zawsze. Bo tutaj ma Szymon swoje gospodarstwo, można powiedzieć, oborę, tak? W którym roku ona została pobudowana? Została do użytku oddana w 2009 roku. No, pamiętam tutaj wielu
że tak powiem, rolników się dziwiło, co oni robią, nie? A dzisiaj to można powiedzieć, że jesteście już prawie w domu, nie? Jakoś się to kręci, no. Jakoś się to kręci. I to na ile sztuk? Mamy na tą chwilę gdzieś około 80, mamy. Tak chcemy do 100 dojść. Aha, do 100. A bo chcemy stawiać, nie? Aha. Już tam mamy ściany wywalone, musimy działać. Może przejdziemy, a może... Próbujemy. I lipa, bez liny się, chyba że do przodu, do tyłu może. Myślę, że musi się... Kurde, jak to się buja, jak na statku. Nie ma bata. Siedź, może ja mu zaczepię. Kurde, co za akcja. Nie chcę sobie butów pobrudzić. A kurde, gdzie ja mam iść teraz? Z powrotem. Dobra, tu będę stał, tu mogę stać, nie? To jedziemy. No i udało się, przeciągnęliśmy tutaj to oczko. Myślę, że jeszcze raz będzie musiał go tutaj podciągnąć. No bo jest mokro. Ładowarkę jeszcze Szymon przyprowadził w razie W, ale nie była potrzebna. Szymon jedzie tam dookoła, a tutaj jeszcze zaczekam, zobaczymy, czy tutaj przejdzie, czy zostanie siedzieć. Także moi drodzy, nawet z tego wszystkiego się nie przywitałem. Dzisiaj mamy 30 kwiecień. Jestem chwilowo u Szymona na gospodarstwie. Orze tutaj będą siali kukurydzę na kiszonkę. I tutaj mamy takie mokre miejsca. Można powiedzieć, że ujęcie zaczęliśmy od wtopy. No i zobaczymy, czy tutaj da radę jeszcze raz przejechać, bo tutaj też jeszcze są takie, no, nieciekawe warunki. Ale ten fen cichutko chodzi. Ale przeszedł. Wyciągaliśmy go Fergusonem. Jaki tam jest numer? 7614. Dyna 4. Fendt to jest jedyny Fendt na tym gospodarstwie.
Szymon ma tu jeszcze taką ładną modowarkę, którą niedawno zakupił. Ma fajnego Zetora 5340, który już od wielu lat jest na jego gospodarstwie. Głównie jest podczepiony do wozu paszowego. No i ma tam jeszcze Fergusony, ale dokładnie to nie wiem ile. Później pójdę do niego do kabiny, to się więcej tam dopytam o jego park maszynowy.